Tak jak powiedziałem, zaczynamy spotkanie z Cyrilem Pedrozą, naszym gościem 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Temat, od którego zacznę, komiks, od którego zacznę, to najnowszy wydany po polsku komiks naszego autora, czyli Złoty Wiek. Komiks bardzo ekspresyjny wizualnie. Komiks nieoczywisty od strony fabularnej, chociażby samo to, jak świat został zbudowany. Ja może oddam głos naszemu autorowi, żeby sam scharakteryzował, czym jest Złoty Wiek i o czym jest ten komiks. Et puis la première question, ça va concerner la bande dessinée le siècle d'or, l'âge, ouais. Donc si tu peux la caractériser, nous dire de quoi il s'agit dans cette bande dessinée qui n'est pas très bien précisée ou bien de... D'abord, bonjour, je suis ravi d'être là parmi vous. Dzień dobry, przede wszystkim chciałbym Państwa powitać. L'âge d'or, pour essayer de le résumer, on va dire que c'est une fable médiévale politique. Jeśli mam w kilku słowach scharakteryzować Złoty Wiek, to jest to taka bajka fantastyczna, średniowieczna, polityczna. C'est l'histoire d'une jeune princesse, Tilda, qui est évincée du trône. To jest historia młodej księżniczki, królewny, Tildy, która jest odsunięta od tronu. Et l'histoire va raconter son épopée pour reconquérir le pouvoir. I historia ma opowiada to, jak Tilda odzyskuje powtórnie tron. Et la manière dont son destin personnel et celui de tous les personnages qu'elle va croiser et aussi de son peuple sont liés à un même texte, à un récit qui s'appelle l'âge d'or. I wszystkie jej perypetie są właśnie jakby łączą się w całość, są odzwierciedlone w osobach, które spotyka podczas swojej wędrówki. Et après je crois qu'il faut pas que vous en dites trop sinon je vais spoiler l'histoire. No i nie będę więcej opowiadał, bo nie chciałbym tutaj zrobić spoilera historii. Nie chcę w takim razie wchodzić w spoiler, ale wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że jest to komiks dosyć przewrotny, dlatego że jest to rekonstrukcja świata na styl Europy średniowiecznej, ale jest to fantazy. Jest to fantazy, ale nie jest to klasyczne fantazy o orkach, goblinach, czarodziejach, tylko bardziej skupiasz się tutaj na wątku politycznym, ale także społecznym. Donc c'est une histoire ambiguë en fait, parce que d'un côté c'est quelque chose de médiéval, l'histoire de Moyen Âge, et de l'autre côté c'est du fantasy, mais du troisième côté en fait il n'y a pas de personnage typique pour le fantasy, il n'y a pas de truc comme ça de sorcière, mais c'est vraiment tu es concentré que sur, bon peut-être pas que, mais tu es vraiment concentré sur la partie politique. Oui, c'est vrai que en fait, c'est le moteur principal du récit. On essayait de trouver un équilibre quand on a écrit cette histoire avec Roxane Morey, entre à la fois un récit qu'on voulait très divertissant et un récit qu'on voulait très politique. Tak, to prawda. Bardzo właśnie staraliśmy się z moim współpracownikiem Roxane Morey. Chciałem, aby chcieliśmy znaleźć taki złoty środek pomiędzy tą jakby płynnością opowieści i tym znaczeniem politycznym. Et le caractère fantasy, on va dire, de l'histoire, pour nous c'est juste un moyen, grâce à des éléments magiques, de rendre concrets certains aspects politiques en fait de cette histoire. No i tak naprawdę to fantasy, forma fantasy posłużyła nam do tego, aby opowiadać o najróżniejszych historiach, aspektach politycznych. Par exemple, sans trop dévoiler de choses de l'histoire, on découvre au fur et à mesure que la princesse Tilda, plus elle repart à la conquête du pouvoir animée d'un désir personnel, plus elle va commencer à avoir des stigmates qui apparaissent sur sa peau, des choses comme ça. Na przykład widzimy na przykładzie królewnej księżniczki Tildy, że im dalej jest zaawansowana w powrocie do zdobywania powtórnego tronu, tym więcej stygmatów pojawia się na jej ciele. Elle a des visions, elle a des projections dans le futur qui vont advenir. Ma jakieś doświadcze wizji, projekcji, które pokazują jej przyszłość.
mais vraiment c'était pour nous vraiment un moyen en fait de parler de politique par exemple sans être dans du discours théorique, en essayant de lui donner une forme concrète qui fasse partie du divertissement du récit. I poprzez tę historię próbowaliśmy jednak opowiadać o polityce, nadając naszemu przekazowi jednak tą formę takiej bajki, fantazy. Gotów jestem zaryzykować stwierdzenie, że jest to komiks, który mógł powstać tylko we Francji, tylko ze strony francuskich autorów, dlatego że mamy tutaj niby średniowiecze, ale jest rewolucja, której przyświęcają idee zbieżne z hasłami rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo, tylko że właśnie w formie bajkowej. Je suis bon. Prête à constater que cette bande dessinée a pu être créée qu'en France, parce que c'est vraiment quelque chose qui est lié au Moyen-Âge. Mais de l'autre côté, on a toutes les idées de la Révolution française, égalité, fraternité, liberté, et puis voilà. Donc c'est un mélange. Disons qu'en France, je ne sais pas, mais je pense que ça fait référence vraiment à un imaginaire européen. Tak naprawdę to jednak być może we Francji, jest to silnie związane z Francją, ale to odzwierciedla całe nastroje w całej Europie. Par exemple, quand on a commencé à réfléchir à cette histoire, bon, notre objectif, on voulait vraiment parler d'utopie. Kiedy zaczynaliśmy się jakby zastanawiać nad stworzeniem tej historii, chcieliśmy opowiadać o utopii. Et on a lu comme ça quelques textes historiques, et par exemple des choses sur les révoltes paysannes en Allemagne avec Thomas Münzer. I zaczęliśmy wertować różne książki historyczne. Przeczytaliśmy kilka książek o rewolucji w Niemczech. Donc je pense que ça fait partie à la fois de notre imaginaire commun, mais aussi de notre mémoire historique commune, d'avoir comme ça des récits de révolte et de désir d'émancipation. Je pense que ça fait partie de notre histoire. I chcieliśmy, aby jednak nasze opowiadanie, to co opowiadamy, jednak pokazywały taki ogólnego ducha rewolucji, emancypacji. Et juste pour finir, je ne connais pas effectivement l'histoire de la Pologne, mais je pense qu'elle est traversée aussi de moments de recherche d'émancipation qui sont fondateurs de ce qu'est ce pays aujourd'hui, par exemple. Nie znam historii Polski, ale jednak wydaje mi się, że też tutaj następowały wszelkie takie, występowały ruchy dążące do emancypacji, były rewolucje. Warto też wspomnieć o tym, że głównym bohaterem, tak jak wspomniałeś, jest księżniczka kobieta, co też jest nieco przewrotne w konwencji fantazy, gdzie zwykle mamy do czynienia z chłopcem, księciem, który ma zostać bohaterem. To jest jego podróż, gdzie staje się bohaterem, by zostać królem. No nie, wy tutaj zdecydowaliście się na postać płci żeńskiej. To też nie sądzę, żeby był przypadek, raczej przemyślana decyzja. I une autre raison pour que je pense que l'histoire est un peu ambiguë, parce que il n'y a pas d'héros, il y a une héroïne, et puis c'est une princesse qui veut devenir le roi et la reine, exactement, merci. Donc voilà, donc c'est aussi, ça a été, vous y avez bien réfléchi, non? Oui, c'est vrai qu'en fait, nous, ce dont on voulait parler globalement, c'était dire il est possible à tout moment de l'histoire d'envisager le futur comme un futur meilleur pour l'humanité. Tak, celem tak naprawdę naszym było pokazanie, że trzeba dążyć do jak najlepszego, do jak najlepszej przyszłości. Et on avait le sentiment en France, quand on a travaillé sur cette histoire, qu'on était dans un moment où c'était impossible de tenir ce discours-là, de tenir de nouveau un discours de changement radical, d'émancipation, parce que partout on entendait le monde est ainsi et il faut faire avec le monde tel qu'il est. I w pewnym momencie jednak zaczęliśmy mieć wrażenie, że nie ma sensu pracować nad powtórnie jakby rozpoczynać dyskurs o tym, że trzeba jednak się wyemancypować, że trzeba zmienić wszystko i dokonać kompletnej rewolty. W momencie, kiedy zewsząd słyszeliśmy głosy, że nie, tak po prostu jest i tak trzeba i tak będzie i nie ma co z tym, nie możemy sobie poradzić. Et avec Roxane, et je pense avec beaucoup d'autres gens, on est convaincu que non, le monde n'est pas tel qu'il est, le monde est tel qu'on le fait. Ale jednak sobie powtarzaliśmy, że to nie jest tak, że świat jest taki, jaki jest, jak nam narzucono z góry, tylko że jednak jest taki, jakim my go stworzymy, jakim my go tworzymy i jak my o nim myślimy. Et si on a choisi de déplacer
en fait, de parler de l'histoire contemporaine, mais en la déplaçant au Moyen-Âge, c'est parce que au Moyen-Âge, les gens avaient des désirs d'émancipation aussi forts que les nôtres, sans aucun doute, et ils avaient, comme nous, l'impossibilité d'imaginer comment ça pouvait être autrement. I dlaczego zdecydowaliśmy o tym, że jednak historie albo nastroje aktualne na współczesne mamy przedstawiać w formie opowieści średniowiecznej, w historii średniowiecznej, ponieważ doszliśmy do wniosku, że ludzie w średniowieczu mieli dokładnie takie same ambicje, wizje na to, żeby zmieniać świat i tak samo nie wiedzieli, co z tego wyniknie, tak samo jak my teraz. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'on savait que le lecteur, lorsqu'il verrait tous ces personnages au Moyen-Âge qui veulent un monde meilleur, qui espèrent qu'un jour il n'y aura plus les privilèges, on sait que le lecteur se dit dans sa tête, mais oui, ils ont raison, un jour il n'y aura plus de roi, un jour les privilèges sont abolis, donc ils ont raison d'avoir cet espoir-là. I wiedzieliśmy, że czytelnik, który zobaczy, że w średniowieczu bohaterowie też myśleli o tym, cały czas intensywnie dążyli do tego, żeby nie było nierówności, żeby nie było zwierzchników i nakazów, że on to zrozumie, że wtedy ludzie się z tym zmagali i teraz też się z tym zmagają. Et c'était une manière du coup pour nous de rendre audible le fait que aujourd'hui aussi nous avons raison d'avoir cet espoir-là, même si demain nous ne savons pas comment ça pourrait être autrement. I to właśnie nas usprawiedliwiało, jakby widzieliśmy usprawiedliwienie w tym, że jeśli wtedy tak myślano, to teraz też ludzie mają tak prawo myśleć i też chcieliśmy ich jakby upewnić w tym, zapewnić w tym, że dokładnie wtedy też nie wiadomo, co będzie po tej rewolcie i dokładnie teraz też nie wiadomo, co będzie po naszej rewolcie. Et pour répondre très précisément à ta question, c'est vrai que c'était difficile, mais c'était tout un jeu d'avoir à la fois une héroïne, mais dont, disons, le sort de la société dans laquelle elle vit ne dépend pas que d'elle. Elle est un acteur important de cette histoire, mais ce n'est pas une femme providentielle. C'est tout un peuple, tout un tas de personnages qui vont faire en sorte que ce monde change. No i odpowiadając finalnie na to pytanie, tak, jest postać księżniczki jest bardzo ważna, jest widać, że ona zmienia, ma wpływ na ten świat, ale nie jest jednak jedyną, najważniejszą jakby postacią, która wszystko zmieni. Przejdźmy w takim razie do strony wizualnej, która robi olbrzymie wrażenie. Powiedz coś o technice pracy nad tym komiksem oraz o inspiracjach. Tutaj mam wrażenie, że kwestia malarstwa przedwiecznego odegrała pewną rolę przy przygotowaniu się właśnie do tego komiksu. Et puis le côté technique, le côté visuel qui est vraiment impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es préparé à créer de tels dessins? En fait, à chaque livre, c'est toujours une petite difficulté de savoir comment il faut dessiner cette histoire-là. Za każdym razem, przed rozpoczęciem każdego komiksu, każdego dzieła, jednak jest gdzieś ta niepewność dotycząca tego, jak zacząć rysować, jak to ma być narysowane, jak to ma wyglądać. Et pour l'âge d'or, j'avais commencé une première version, j'ai dessiné une trentaine de pages, et en discutant avec Roxane, j'avais vraiment l'impression qu'en fait, c'était pas la bonne direction. I zaraz po rozpoczęciu pracy nad Złotym Wiekiem narysowałam 30 plansz i skonsultowałam je z Roxanne i doszedłam do wniosku, że to jednak nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Et c'est elle qui m'a vraiment incité à revenir à des sources iconographiques et visuelles en fait de cette époque-là. Plonger, pardon. D'accord. Donc i to jednak ona mnie namówiła do tego, żeby wzorować się na takich starych dziełach, starym malarstwie. Et donc je suis allé voir du côté des retables, des vitraux, des tapisseries médiévales et aussi un peu de la Renaissance Bruegel, un peu. I zaczęłam rozglądać się, przeglądać dzieła średniowieczne, ołtarze, witraże i także... Ile? La dernière chose, c'était quoi? I także zaczęłam gdzieś się inspirować, chciałam się inspirować Bruegelem. Et donc en faisant des essais, j'avais en tête l'idée de l'enluminure, c'est-à-dire un peu comme visuellement des dessins qui seraient faits au fil d'or sur un tissu couleur pourpre, quelque chose comme ça. J'avais ça en tête.
i miałem w głowie wtedy, jak zacząłem już tak się przymierzać do rysowania, chciałem, żeby to wyglądało jak taki, miało klimat takiego purpurowego arrasu, purpurowego płótna z malarstwem średniowiecznym, w typie malarstwa średniowiecznego. Et ce qui fait que techniquement, c'est en faisant des essais que j'ai fait cette expérience de dessiner des choses à l'encre et ensuite, avec des outils numériques, de transformer tous ces traits noirs en des traits de couleur pour avoir des traits comme ça, très lumineux, sur des fonds très foncés, pour créer cette ambiance visuelle que je recherchais. Więc jeśli chodzi o technikę, to rysowałem wszystko, przepraszam, tuszem. I potem wszystko przerabiałem komputerowo po to, aby nadać takiej głębi i nadać też takiego błysku, blasku tym rysunkom. Warto dodać, że to, co w tym komiksie przynajmniej na mnie robiło wrażenie, to nie tylko sposób ukazania scen, sytuacji, zabawa perspektywą, ale właśnie chociażby w kwestiach architektonicznych. Są to bardzo nietypowe ujęcia perspektywiczne, dzisiaj niespotykane, dlatego że odejście od tradycyjnego pokazywania perspektywy, czy też zwrócenie uwagi twojej na drugi czy trzeci plan, na faktury, na tapety, na dywany, które są niezmiernie dopracowane. Jak przypuszczam, tutaj cały czas właśnie te inspiracje malarstwem miały swoje znaczenie. Donc voilà, donc c'est très impressionnant. Et puis ce qui est aussi très très intéressant, c'est que c'est la perspective, en fait, le jeu et tout ça, ce sont les décors, les tapis, les rideaux, tout ça, c'est très très détaillé, c'est pas seulement la manière de montrer le premier plan, mais aussi le fond, tout ça, je pense que c'est lié à tout ce qui est la peinture médiévale que tu as examinée, c'est ça? Oui, j'ai essayé d'utiliser effectivement l'absence ou la présence de perspective pour créer des espaces qui aient une forme un peu de bizarrerie, d'étrangeté, et puis aussi beaucoup de motifs. Tak, faktycznie chciałam jakby gdzieś zapomnieć w ogóle o tej standardowej, typowej perspektywie. Chciałam, żeby to się takie wydawało wszystko dziwne, magiczne, niesamowite. I też faktycznie, jeśli chodzi o te szczegóły w wszystkich tkaninach, fakturach, oui. Oui, effectivement, et beaucoup des ornements floraux, des motifs qui se répètent, des choses comme ça, pour créer une ambiance qui soit pas réaliste par rapport à ce qu'était le Moyen Âge, mais plutôt une espèce de mythe de Moyen Âge de conte de fées. Tak, no właśnie. Mówiłam już o wszelkich wzorach na tapetach, tak, i jeszcze było też dużo, Cyril mówił o wielu motywach kwiatowych. To wszystko miało dawać taki oczywiście klimat średniowiecza, ale nie takiego średniowiecza jak typowego, historycznego, tylko średniowiecza bajkowego. To było moje zamierzenie. Chciałbym się też spytać, jaki wpływ na powstawanie tego komiksu, ale także innych twoich komiksów ma twoje doświadczenie jako animatora, dlatego że w Złotym Wieku akurat też zwracam uwagę na to, że tła, które pojawiają się za bohaterami, równie dobrze mogłyby służyć jako tło starego filmu animowanego sprzed 50 lat, animowanego klasyczną techniką. Tak samo są kadry, które pokazują konkretne kolejne sekwencje ruchu bohaterów, co też budziło u mnie pewne skojarzenie właśnie z animacją, że jest to jakby niepełny film animowany. Muszę podzielić na dwa sobie twoje pytania. Ok, je comprends. Donc c'est ton expérience d'animateur aussi qui compte ici, parce que ce sont pas seulement les fonds, les factures, les couleurs, les silhouettes. On dit que normalement ça aurait pu aussi le fond, le décor d'un film animé. C'est lui qui le dit. Et puis la deuxième chose, oui, aussi, voilà, la question consiste à savoir si ton expérience en tant qu'animateur, ça a eu l'influence sur la bande dessinée. Parce que la deuxième chose qu'il a dit, c'est que aussi la manière de montrer les mouvements, quand tu as plusieurs
ces représentations de la même, du même personnage. Est-ce que ça a influencé ton expérience exactement? Alors pour répondre à la première question, oui, il y a des choses visuellement, par exemple, qui peuvent ressembler à La Belle au bois dormant de Disney. Tak, odpowiadając na pierwszą część pytania, zdecydowanie są rzeczy, jest dużo rzeczy, które mogą się wydawać podobnymi z tymi, podobne do tych, które widzieliśmy w bajkach Disneya. Ja tylko dopytam, Śpiące Królewno? Nie mam anglicy, po angielsku to jest? La princesse qui dort et puis... Ouais, c'est Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Przepraszam, moja niekompetencja. Mais parce qu'en fait, alors, j'arrive jamais à me rappeler de la directrice artistique qui travaillait sur Sleeping Beauty, mais c'est parce qu'en fait, pour ce film-là, justement, eux aussi, ils sont allés à la source, en fait, de l'iconographie médiévale. Ci, którzy pracowali przy Śpiącej Królewnie, tak, zdecydowanie. Wiem, że oni też analizowali ikonografię średniowieczną i takie stare rysunki. Donc je pensais pas à Sleeping Beauty en travaillant, mais je pense que je suis sans doute allé chercher des références que eux aussi étaient allés chercher dans les années 50, en fait. Mm-hmm. No, i to, ja akurat nie obserwowałem na Śpiącej Królewnie, ale jestem pewien, że mój sposób poszukiwania jakby inspiracji był taki sam jak twórców Śpiącej Królewnej w latach 50. Après mon expérience, moi j'ai jamais été animateur vraiment. J'ai travaillé dans l'animation. C'est le métier que j'ai appris. Nigdy tak naprawdę to nigdy nie pracowałem jako animator. To oczywiście no pracowałem w animacji i to jest i też jakby mam wykształcenie animatora. Mais donc quand je travaillais chez Disney, j'étais assistant animateur, c'est très modeste, et j'étais un technicien parmi 800 techniciens qui travaillaient sur le film. I kiedy pracowałem u Disneya, w studiu Disneya, nie byłem animatorem, byłem takim pomocnikiem animatora, jednym z 800 pomocników animatorów. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que comme c'est comme ça que j'ai travaillé, que j'ai commencé à travailler, à devenir professionnel, ça a influencé ma manière de dessiner d'une certaine manière. Ale zdecydowanie doświadczenie w tym studiu wpłynęło, miało bardzo duży wpływ na to, jak rysuję teraz. Donc j'ai appris à représenter le mouvement d'une certaine manière, à représenter les silhouettes d'une certaine manière. Nauczyłem się w pewien określony, specyficzny sposób pokazywać postaci, ich ruchy. Et c'était il y a 25 ans, car je suis un peu âgé maintenant. Tu as commencé il y a 25 ans, c'est ça? Ah, ouais. Et vrai. To już tak... Non, trwa... j'exagère, 20 ans. Et to już się zaczęło jakieś 20-25 lat temu. Mais en fait, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'essaye de lutter contre ce que j'ai appris à cette époque-là. Ale mam wrażenie, że od 20 lat mam... od 20 lat zmagam się z takim poczuciem, że walczę z tym, czego kiedyś się nauczyłem. Parce que je pense que c'est une très mauvaise chose de rester enfermé dans des habitudes, dans des manières prédéfinies de résoudre une question de dessin. Ponieważ uważam, że to jednak jest bez sensu cały czas się trzymać tych wyuczonych schematów. Maintenant, je ne peux pas lutter contre ça. C'est vrai que ça fait partie de mon vocabulaire et de mes références. Oczywiście wiem, że teraz już nie mogę z tym walczyć, że to na pewno to, jak wyuczyłem się rysunku, ma wpływ na to akademickie podejście, jak o nim opowiadam. Et quand dans l'âge d'or, j'ai dessiné des scènes avec un personnage qui se déplace dans un décor et qui raconte des mouvements, là je ne pensais pas à l'animation. Je pensais plutôt à la manière dont certaines scènes sont dessinées comme ça dans certains vitraux, par exemple, dans certaines tapisseries médiévales. I kiedy rysowałem te kolejne jakby ruchy tej samej postaci w jednym okienku, nie myślałem o animacji, nie inspirowałem się animacją, tylko raczej miałem gdzieś w głowie myśli o witrażach, o starym takim pokazywaniu w starej sztuce ruchów kolejnych jakby kolejnych ruchów, tak, dokładnie, kolejnych ruchów w tych samych postaci. Dziękuję. Czy jest coś takiego, co można powiedzieć, styl graficzny charakteryzujący Cyrila Pedrozy, czy za każdym razem pracując nad nowym komiksem szukasz nowej drogi ekspresji pasującej do tego, co chcesz powiedzieć? Est-ce que l'on peut dire qu'il y ait
un style typique pour Cyril, caractérisant Monsieur Cyril Pedrosa, ou plutôt à chaque fois quand tu commences à travailler sur un nouveau, sur une nouvelle bande dessinée, tu fais la recherche et tu réfléchis et puis tu crées quelque chose de nouveau. Dans l'idéal, j'aimerais bien créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Idealnym by było, gdybym za każdym razem mógł. Udawałoby mi się coś nowego stworzyć. Mais après, je sais que mon espace créatif, il a ses limites. Ale no, niestety mam poczucie tego, świadomość tego, że moja twórczość gdzieś ma swoje limity. Donc de toute évidence, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui reviennent. No i na pewno są, można zauważyć rzeczy, które się powtarzają, które gdzieś tam pojawiają się ponownie. Mais pour essayer d'utiliser une métaphore, c'est comme j'ai un jardin. Ale chciałbym tutaj użyć metafory, czyli jest, mam ogród. Alors j'essaie de chaque jour de faire en sorte que ce jardin soit un peu plus grand. Każdego dnia staram się, aby ten ogród się powiększał. Et j'essaie surtout d'aller partout dans ce jardin, de tout explorer, de tout découvrir. I robię wszystko, aby jednak korzystać z tego ogrodu w całości, ze wszystkich jego zakamarków, korzystać ze wszystkich jego miejsc. Mais malheureusement pour moi, ce jardin a des limites, quoi. Il n'est pas infini. Ale no niestety ten ogród nie jest nieskończony, ma swoje granice. C'est une belle métaphore, non? I to jest tak pytanie do Państwa, czy to piękna metafora? Chciałbym też spytać Ciebie o rozpiętość gatunkową, którą się zajmujesz jako autor, dlatego że Złoty Wiek, o którym mówimy, to trochę fantazy, trochę parabola, trochę realizm magiczny. Podobnie, chociaż zupełnie inna fabuła była z Trzema Cieniami, ale znany jesteś także w Polsce z komiksów obyczajowych, realistycznych. Co Cię bardziej pociąga? Ta magia, ta parabola, czy mówienie po prostu o codziennym życiu? Et puis la manière de montrer des choses, donc d'un côté c'est du réalisme magique, du fantasy un petit peu, que l'on peut observer dans le siècle d'or, l'âge d'or, pardon. Et puis de l'autre côté, une autre bande dessinée qui est bien connue ici en Pologne, ce sont les Trois Ombres. Et puis c'est la manière de montrer des choses vraiment de manière explicite, des choses quotidiennes. Donc c'est quoi ta préférence en fait? Mais en fait, j'ai pas du tout de préférence par rapport à ça. Tak naprawdę nie ma żadnej metody pokazywania świata, którą najbardziej lubię. Disons que ce que j'essaye de faire à chaque fois, d'abord j'écris toute l'histoire. To co zawsze robię, to przede wszystkim piszę historię, staram się ją stworzyć. Comme si cette histoire, j'allais la confier à quelqu'un d'autre en fait. Tak jakbym, mam cały czas w głowie, że tak jakbym miał ją powierzyć zaraz, tą historię stworzoną przeze mnie komuś innemu. Donc je décris tout, j'écris les dialogues, les situations. Opisuję wszystko, opisuję sytuację, opisuję dialogi. Donc soit seul, soit avec Roxane, par exemple, dans le cas de l'âge d'or. A na przykład, znaczy robię to albo samodzielnie, albo jak w przypadku Złotego Wieku z Roxane. Et quand je fais ça, en général, la plupart du temps, je ne pense pas du tout au dessin, très peu. I wtedy, kiedy zajmuję się tym, w ogóle nie myślę o rysowaniu. Il arrive parfois que certaines idées d'image créent certaines idées de fiction, mais en général, c'est vraiment dans l'autre sens que ça se passe. Czasami zdarza się tak, że mam w głowie jakiś rysunek i na podstawie tego rysunku tworzę historię, ale najczęściej dzieje się to w zupełnie odwrotną stronę, czyli myślę o historii przede wszystkim. Et après, je prends le scénario qui est fini et vraiment je me dis bon, maintenant comment faut-il dessiner cette histoire? Kiedy już mój scenariusz jest gotowy, zaczynam się zastanawiać, jak mam narysować tę historię, jak ona powinna wyglądać. Et ce que je préfère, c'est quand j'ai l'impression de trouver une manière de dessiner une histoire qui soit juste en fait par rapport à cette histoire-là. I staram się wybrać taki sposób pokazania tej historii, taki sposób narysowania jej, żeby była ten sposób był jak najlepszy, jak najlepiej ją pokazywał, odzwierciedlał. La manière qui permettra de donner le plus de force possible à l'histoire, de la rendre la plus accessible, expressive possible. Taka, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej historii, znaczy taki sposób, staram się taki sposób wybrać, który wyciągnie, pozwoli mi wyciągnąć jak najwięcej z tej historii, jak najwięcej z niej pokazać. Et alors c'est une période que j'aime pas du tout parce que ça peut durer, je peux rester comme ça des semaines et je sais pas comment dessiner, je sais pas par quoi commencer.
I to jest bardzo męczący dla mnie czas, to zastanawianie się, jak historia ma wyglądać, bo cały czas myślę o tym, co będzie najlepsze dla danego scenariusza. Et en général, c'est parce que je suis tellement en retard et que j'en ai tellement marre de ne pas réussir à démarrer que je finis par faire essayer quelque chose. I już jestem tym, tak, tą sytuacją tak zmęczony, tak nie wiem, tym, że nie mogę na nic się zdecydować, że finalnie już robię coś, cokolwiek. Et là, petit à petit, en commençant à dessiner, ben, je commence à trouver, j'essaye en tout cas de trouver la forme visuelle qui me paraît juste par rapport à ce que j'essaye de raconter. No i finalnie, jak już zaczynam powoli rysować, to zaczynają mi się pojawiać pomysły na to, jak to ma wyglądać. Zaczyna to nabierać kształtu, który najbardziej mi się podoba, który najlepiej pokaże moją historię. No teraz chciałbym przejść bardziej do treści, do fabuły. Mam wrażenie, że bez względu na to, czy twoje komiksy są fantazją, czy są bardziej realistyczne, to i tak wszystko jest historiami o naszej rzeczywistości. Nawet jeżeli to jest fantastyka, to są to po prostu przypowieści mówiące o naszym życiu. A teraz chciałbym... Tak. It's hard to translate Polish to Polish, you know? It's a joke. It was 100% correct. Przepraszam Państwa. Bez excuse. Donc maintenant, je voudrais poser une question concernant le contenu. En fait, apparemment, à mon avis, à son avis, en fait, c'est si tu choisis une forme d'une fée médiévale, si c'est quelque chose de très réaliste, ça parle toujours des... notons tout ce qui se passe dans la société, tout ça, de la réalité en fait. C'est toujours le même sujet. En fait. I też dodam, że tak samo trzecianie dla mnie są po prostu metaforą naszego zwykłego życia, a nie baśnią. Je veux ajouter que les trois ombres, c'est une métaphore de notre vie quotidienne. Oui. Je pense que je ne suis pas quelqu'un capable. Je ne suis pas un inventeur d'histoire. Nie jestem, wydaje mi się, że nie jestem wynalazcą wynalazcą historii. Je pense que ce que je sais un peu faire dans mon travail, c'est plutôt essayer d'être attentif à c'est très égocentré, mais pardon. J'essaie d'être attentif à des choses qui me posent des questions en fait. Uważam, że w mojej pracy należy być super zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas. Et quand quelque chose me pose une question d'une manière un peu obsédante. I jeśli okazuje się, że jest coś, co mi cały czas zawraca głowę, je me dis bon ben je vais essayer de faire un livre pour répondre à cette question obsédante. I szukam odpowiedzi na to pytanie albo tak, bo jest jakieś pytanie, które mnie cały czas trapi, no to wtedy postanawiam stworzyć historię, która pomoże mi być może znaleźć odpowiedź na to nurtujące mnie cały czas pytanie. Donc c'est pour ça que c'est souvent des histoires qui à la fois sont ancrées, qu'elles soient ancrées dans le quotidien ou dans la fiction pure, c'est souvent un lien avec des questions assez existentielles en fait. No i tak naprawdę nieważne, czy te moje historie są osadzone w takiej zwykłej rzeczywistości, czy też dzieją się w świecie magicznym, one jednak zawsze traktują o tych takich podstawowych naszych egzystencjalnych donc, des pytaniach. Des questions comme, je sais pas, quel est l'effet de la corruption, du pouvoir, enfin, comment le pouvoir peut corrompre l'humanité, par exemple, c'est une question. Na przykład pytanie takie bardzo mnie nurtujące, to jak korupcja może, c'est quoi, la corruption? Comment le pouvoir peut corrompre l'humanité? Jak władza może skorumpować ludzkość? Comment peut-on se sentir à ce point-là seul à l'intérieur de soi-même et avoir autant besoin des autres? W tym samym czasie, kolejne pytanie, jak w tym samym czasie możemy się czuć tak bardzo zamknięci w sobie i potrzebując tylko z siebie samych, a z drugiej strony jednak potrzebujemy też innych do tego, żeby żyć. Et tout un tas de questions qui, je sais pas pourquoi, parfois m'empêche de dormir la nuit. I jest też takie pytanie, które czasami nie pozwala mi zasnąć w nocy.
Et c'est un vrai luxe, en fait, de pouvoir passer un an, deux ans, trois ans à essayer de trouver des réponses à ce genre de questions. To jak znaleźć się w tak luksusowej sytuacji, żeby mieć rok, dwa, trzy na to, żeby wreszcie na te wszystkie sobie trudne pytania odpowiedzieć. Za chwilę chciałbym oddać głos publiczności, czyli Wam, ale najpierw jeszcze jedno przynajmniej pytanie z mojej strony. Jak to się stało, że od lat rysujesz komiksy zamiast pracować w Disneyu? Donc, on va demander à notre public de poser des questions, mais avant de le faire, la dernière question. Comment ça se fait que depuis des années, tu crées des bandes dessinées au lieu de faire des animations chez Disney? Ah, mais parce que c'est... Bon, d'abord, je pense qu'on est beaucoup plus libre en faisant de la bande dessinée qu'en travaillant dans un studio de dessin animé. Przede wszystkim, no, zdecydowanie dla mnie jest dużą poczuciem, daje mi poczucie wolności i niezależności to, że pracuję nad swoimi komiksami, a nie, że pracuję w dużej korporacji, w dużym studiu. Pour faire un film d'animation, il faut convaincre beaucoup de gens de vous confier 8 millions d'euros pour faire un film. Po to, żeby zrobić film, no, trzeba przekonać wiele, wiele osób do tego, żeby przeznaczyły duże pieniądze na to, żeby zrobić coś. Pour faire une bande dessinée, il faut juste du papier, un crayon et du temps. A żeby zrobić komiks, stworzyć komiks, potrzeba papieru, kredek, no i czasu. Mais par contre, j'ai toujours cette envie-là dans ma tête et c'est quelque chose peut-être que je... Peut-être qu'un jour j'aurai le courage et l'énergie d'essayer de construire un projet de film parce que je sais que c'est très puissant aussi. Ale... Myślę sobie czasami o tym, że bardzo, że być może kiedyś dojrzeję do tego i uda mi się stworzyć film, bo to jest jednak bardzo taka, taki mocny temat, mocna rzecz. Donc si quelqu'un dans la salle a 8 millions d'euros, n'hésite pas à me contacter, on peut en parler. Więc jeśli ktoś z Państwa ma na zbyciu milion euro, to proszę do Cyrila. Chętnie porozmawiał o wydaniu tychże pieniędzy z Państwem. Oferta jest na stole, a teraz pytanie do Was. Kto chciałby zadać pytanie naszemu autorowi? Ręka proszę do góry. Czy są jakieś pytania z publiczności? Nie widzę. Nikt nie ma pytania. Jest pytanie. To ja może podejdę. A pani podejdzie do mnie. Do pani miała najpierw pytanie z tej strony. Drugi rząd. Ja chciałam spytać, jak wygląda praca nad scenariuszem. Czy to jest coś takiego, że kiedy pojawia się ten pomysł, to jest czas, żeby usiąść i napisać to wszystko? Czy to jest raczej, no nie wiem, na przykład seria jakichś notatek, które później się zbiera i dopiero z tego coś powstaje? I puis le travail sur un scénario, est-ce que c'est... Tu as une idée, tu commences à écrire et puis ça dure, ça se termine et c'est comme ça, c'est un travail qui est limité dans le temps ou c'est plutôt la manière d'avoir plusieurs annotations et puis plusieurs petites histoires que tu ramasses en quelque sorte. En fait, quand je commence à écrire un scénario, en général, vraiment, je pars dans tous les sens. Kiedy zaczynam pracę nad scenariuszem, to idzie we wszystkich możliwych kierunkach. Alors j'ai des cahiers comme ça où je note tout plein d'idées, des choses contradictoires. Un personnage, un jour c'est un curé, le lendemain il est, je sais pas, chef d'entreprise. I mam całą masę zeszytów, w których spisuję swoje pomysły. Czasami główny bohater to jest ksiądz, a czasami jest to jakiś szef przedsiębiorstwa. Znaczy, jednego dnia jest to właśnie tak, duchowny, a kolejnego dnia jest to człowiek biznesu. Et puis petit à petit, en fait, je resserre en fait l'histoire comme ça. Je garde l'essentiel. Il y a 90% des notes que je n'utilise pas du tout. 90? Ouais, bon, j'exagère un peu. Voilà. C'est le droit. Tak, i z czasem jednak, z czasem zacieśniam tą, wyciągam to mięso z historii i przez 90% tego, co powstaje, to gdzieś tam w ogóle się już tym nie używam tego, tylko wyciągam tą esencję z mojej stworzonej historii. Et l'idée vraiment c'est d'essayer comme ça d'écrire en étant de plus en plus précis, de plus en plus serré, en essayant d'être le plus juste sur ce que j'essaye de dire. No i kontynuowanie pisania już polega na tym, żeby jednak korzystać z tego
z tych 10% z tej linii takiej obranej, z kierunku obranego i tego się trzymać. Et en général, après, comme c'est des histoires assez longues, je sais que ça va, c'est des livres qui vont faire parfois 200, 250 pages, parfois 300 pages. I to są bardzo historie, bardzo długie historie, bo 250, składające się z 250-300 stron. En fait, du coup, je fais en sorte que le scénario soit suffisamment solide pour que je n'ai plus du tout à y toucher. I robię wszystko na etapie pisania scenariusza, żeby on był jednak taką całością, żebym już potem, po zakończeniu pisania scenariusza, nie musiał do tego wracać i go poprawiać, zmieniać. Et pendant les deux ans ou trois ans dont je vais avoir besoin pour dessiner ensuite le livre, pour moi le scénario c'est comme c'est la bouée de sauvetage, c'est là où je m'accroche à ça pour ne pas perdre le fil de ce que j'ai à raconter. I podczas kolejnych dwóch, trzech lat, które są mi potrzebne na narysowanie historii, korzystam cały czas ze scenariusza, on mi pozwala jakby nie odpłynąć i pozwala mi się trzymać tego pierwotnego założenia. Wyczerpująco. Tam pan miał chyba kolejne pytanie. Chciałbym się zapytać na przykładzie komiksu Równonoc o proces podchodzenia do dobierania stylistyki. Ten komiks jest rysowany jakby w kilku różnych stylistykach, co nawiązuje do treści, ale też są takie wstawki, które jakby przenoszą nas do przeszłości i one są jakby jeszcze bardziej odrębne, bajkowe i chciałbym też i w tym momencie chciałbym zapytać o to, jaka była intencja. Ja jako odbiorca zgaduję i domyślam się, natomiast jaka była intencja autora, żeby tak bardzo te fragmenty komiksu zróżnicować? Donc concernant la bande dessinée que l'on voit ici, je suis désolée. Les Equinox, voilà. Donc c'est la question correspondante à la stylistique parce qu'il y en a plusieurs en fait dans la même œuvre, donc qu'il était en intention d'en choisir en tant de manière de dessiner. Quelle était la raison pour laquelle tu as choisi une telle manière de créer, de travailler, voilà. En fait, pour ce livre-là, je voulais que le livre ait une architecture assez précise, en fait. Chciałem, żeby przed rozpoczęciem pracy nad Równonocami, chciałem, żeby to jednak było jakieś takie bardziej zwięzłe dzieło. L'histoire de ce livre, c'est, il faut que j'en parle un peu pour expliquer l'architecture, c'est qu'on suit plusieurs personnages. Zamysłem takim, no, muszę przede wszystkim powiedzieć o tym, jaki był zamysł, czyli tam jest kilka postaci. Et ces différents personnages ont comme point commun, à peu près, de se sentir profondément seul. Wspólną cechą tych wszystkich postaci jest to, że czują się bardzo samotne. Et l'histoire raconte comment petit à petit, en réalité, alors qu'ils se sentent profondément seuls, ils sont profondément connectés les uns aux autres. I z czasem, z biegiem akcji okazuje się, jak te postacie, które są tak pokazane początkowo jako zupełnie same, samotne, jak są między sobą powiązane. Donc je voulais que l'histoire se déroule sur l'échelle de temps humaine qui est une année, qui est un peu notre échelle de temps à nous les êtres humains. Chciałem, żeby akcja rozgrywała się na przestrzeni jednego roku. En quatre parties, quatre saisons. Podzielonego na cztery pory roku. Et donc je voulais que chaque saison ait une couleur, un style, un graphisme particulier. Chciałem, żeby każda z pór roku miała charakterystyczny dla siebie kolor, styl. Qui soit en écho avec l'état d'esprit dans lequel sont les personnages à ce moment-là du récit. I żeby ten styl rysowania odzwierciedlał to, w jakim stanie psychicznym są postaci w danym momencie. Et j'avais aussi besoin pour ce livre que chaque saison s'ouvre par une petite séquence. I chciałem, żeby też każda z pór roku rozpoczynała się specyficzną, określoną jakby sekwencją. Qui est un récit muet. Która jest jakby, nie ma tam słów, nie ma, jest opowieścią niemą. Qui raconte les aventures d'un petit garçon à une époque lointaine qui n'est pas précisée au début dans le livre. I
te właśnie sekwencje pokazują perypetie chłopca, które mają miejsce w jakimś tam czasie przeszłym, ale nie do końca sprecyzowanym w książce. Et cette histoire, en fait, on découvre à la fin du récit pourquoi et comment elle est connectée à tous les autres personnages, elle aussi. I ta historia właśnie chłopca na samym końcu okazuje się, jak ona jest, jakie ona ma powiązania z pozostałymi, z historiami pozostałych postaci. Et donc je voulais que ce récit-là, lui aussi, ait une forme particulière. I też chciałam, żeby to właśnie ta opowieść, to opowiadanie miało ten wątek, miał specyficzny klimat. Et il y a ensuite une forme supplémentaire dans le récit. I jeszcze jest dodatkowa rzecz w opowiadaniu, a mianowicie. C'est parce que un des personnages, qui est un personnage de photographe. Jedna z postaci, która jest fotografem. Lorsqu'il prend quelqu'un en photographie, lorsqu'il fait le portrait de quelqu'un. Kiedy ten fotograf robi portret komuś. On rentre alors dans l'esprit de la personne qu'il vient de prendre en photo. Wchodzimy w głowę jakby osoby, która jest fotografowana. Et là, pendant un bref instant, on a accès aux voix intérieures de ce personnage. Qu'est-ce qu'il se dit à lui-même? I przez bardzo krótki moment mamy dostęp do tego, co sobie, do głosu wewnętrznego tejże postaci. Wiemy, co ona sobie mówi, o czym myśli. Et là, pour parler de ces voix intérieures, le dessin n'est plus possible, en fait. I żeby mówić o tym wewnętrznym głosie, rysunek już nie jest jakby, no, nie możemy tego odzwierciedlić, namalować, nie możemy tego narysować. O. Et là, du coup, ce sont des passages de texte uniquement. I dlatego tam są też takie przejścia tekstowe, tylko i wyłącznie tekstu. Et ce qui fait qu'après, quand moi je pensais à l'organisation du livre, vraiment je plaçais chacun de ces éléments et de ces formes comme une pièce d'architecture, et tout est très rythmé comme ça à l'intérieur du livre. Je pense que le lecteur ne s'en rend pas forcément compte. I zamierzeniem moim takim, kiedy tworzyłem Równonoce, było to, żeby sprawiały wrażenie takich odrębnych dzieł architektury. Być może czytelnicy sobie z tego nie zdają sprawy, natomiast to było moje zamierzenie. Et par exemple, juste sur une saison, donc ça commence comme ça, un prologue avec des dessins muets. No i żeby jeszcze dać przykład, jedna z pół roku, która się zaczyna, mamy to takie nieme opowiadanie obrazkowe. La première saison commence avec une certaine forme de dessin. Jedna z pół roku zaczyna się i jest pokazana, zobrazowana jakimś tam określonym rysunkiem, typem rysunku. Et à l'intérieur de cette saison, de temps en temps, on rentre à l'intérieur de l'esprit des personnages. I czasami właśnie podczas jakby opowiadania o tej porze roku wchodzimy, gdzie nie, czasami wchodzimy do głów postaci. Et puis une nouvelle saison commence avec la même forme, etc., etc. Et ça quatre fois, en quatre parties. I to jest tak powtarzane przy rozpoczynaniu każdej pory roku. Widać powtarzalność w tworzeniu historii. Powoli kończy nam się czas, więc pytanie, czy ktoś ma jeszcze pytanie? Może? To pani była chyba pierwsza, tutaj w pierwszym rzędzie. Dzień dobry. Filip wspomniał, że tworząc Złoty Wiek, stworzył około 30 plansz, z których później się wycofał, więc jestem ciekawa, czy tak wyglądała praca przy poprzednich komiksach. Po drugie, to musiało być troszeczkę bolesne, więc się też zastanawiam, co się z tymi planszami dzieje, czy one są gdziekolwiek publikowane. Donc les 30 planches dont tu as parlé pour commencer à travailler, elles ont été créées quand tu commençais à travailler sur l'âge d'or. Donc premièrement, est-ce que c'est répétitif, une telle manière de commencer le travail sur une bande dessinée, une nouvelle bande dessinée? Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec les 30 planches? Alors, je vais commencer par cette question-là. Les 30 planches, elles sont dans un carton à dessin, dans un meuble. No to jeśli chodzi o 30 planches, one są gdzieś tam spakowane w teczkę. Mais comme toutes les planches, enfin, elles finissent toujours dans un carton à dessin et on les oublie en fait. Mais... Tak jak wszystkie plansze, tak naprawdę one skończyły w teczce, w archiwum. Mais c'est vrai que ce qui est particulier pour l'âge d'or, je crois que ça fait longtemps que je n'étais pas dans l'obligation de dessiner toujours de la même manière un livre.
Ale jeśli chodzi tutaj jest specyficzną cechą Złotego Wieku jest to, że nie musiałem za każdym jakby konsekwentnie podążać w kierunku jednego stylu rysowania. Sur des livres précédents, que ce soit Portugal ou les Equinox, l'histoire non seulement me permettait, mais me poussait à dessiner de manière différente au fur et à mesure du livre. Jeśli chodzi o Portugalię i inne pozostałe dzieła. Przepraszam, pomieszałam. Czyli jeśli chodzi o Złoty Wiek, to jest tak, że jest konsekwencja w malowaniu, natomiast jeśli w rysowaniu, natomiast jeśli chodzi o Portugalię i o Równonoce, tam się zmieniał sposób rysowania. Sposób rysowania, tak. Mais pour la Georges, n'est pas le droit, en fait. Ale jeśli chodzi o Złoty Wiek, no to zdecydowanie nie mogłam pozwolić sobie na to, żeby mój sposób rysowania ewoluował i zmieniał się na przestrzeni tworzenia. Parce que je dois respecter le fait que c'est un univers, une certaine manière de représenter le monde et je dois tenir cette ligne-là pendant toute l'histoire et des fois j'en ai marre, c'est vrai. I byłem świadoma tego, miałam cały czas na uwadze to, że jeśli chodzi o Złoty Wiek, muszę cały czas konsekwentnie trzymać się ustalonego sposobu i że nie mogę sobie pozwolić na jakieś odstępstwa od założeń i to czasami mnie bardzo, bardzo denerwowało. Ponieważ już kończy nam się ostatecznie czas, to jedno krótkie pytanie z mojej strony na koniec. Kiedy poznamy zakończenie i finał Złotego Wieku? Donc la dernière question et donc on voudrait savoir moi aussi personnellement et quand on va voir la deuxième partie de l'âge d'or. En fait, je suis en train de travailler dessus là, en ce moment. Jestem w trakcie pracy nad tym. Malheureusement, venir au festival de Łódź m'a fait perdre beaucoup de temps sur ce travail. Ale no niestety tutaj tracę bardzo dużo czasu. Non, le livre va sortir en septembre l'année prochaine. Je dois le finir au mois de juin l'année prochaine. Skończę już tak na poważnie. Muszę skończyć pracę nad drugą częścią Złotego Wieku w czerwcu. Ukaże się. Et je crois qu'il sortira en même temps en France et en Pologne. Ukaże się na jesień i la publication, ça va être quel mois en fait? En septembre 2020. We wrześniu, proszę Państwa, możemy się spodziewać drugiej części i najprawdopodobniej zostanie wydana równocześnie we Francji i w Polsce. Mais j'ai bien travaillé, j'ai dessiné 112 pages déjà. Już narysowałem 112 stron. Okay. On attend avec impatience. Załatwiam prywatę, przepraszam, bo też mi się strasznie podobał, więc czekamy z niecierpliwością. Czekamy w takim razie wszyscy. Dziękuję bardzo. Cyril Pedroza.